Na tym surowym krajobrazie znajduje się niezwykły widok. Łódź podwodna, której obecność w tak nieoczywistym miejscu budzi zdumienie. Z braku deszczu i zmian klimatycznych dno jeziora jest pokryte pękającym błotem. A kiedyś było to piękne, tętniące życiem jezioro. Cześć, witajcie! W dzisiejszym filmie nagrania z dronów, które potrafią uchwycić niezwykłe i zaskakujące momenty. Często poza zasięgiem ludzkiego oka. Także zapraszam do oglądania. Wschód słońca, podczas którego mgła unosi się na równi wzniesieniami. To jeden z tych magicznych momentów w naturze, który zapiera dech w piersiach. Wyobraźcie sobie tylko taki poranek, gdy świat budzi się do życia. Wielki dron zaprojektowany do transportu unosi człowieka w powietrze. To nowoczesne urządzenie z zaawansowanymi technologiami i futurystycznym designem staje się nie tylko narzędziem, ale i symbolem innowacyjnych możliwości w dziedzinie transportu. Gigantyczna rzeźba wyżłobiona w skałach przy morzu to niesamowite połączenie sztuki, natury i monumentalnych rozmiarów. Drony to wspaniałe urządzenia, które mogą wzbogacać nasze doświadczenia i pozwalać na odkrywanie otaczającego nas świata w zupełnie nowy sposób. Burze piaskowe występują w suchych i piaszczystych regionach, przynosząc ze sobą potężne wiatry, które unoszą piasek i kurz w powietrze, tworząc gęste chmury pyłu. Niestety ma to dramatyczny wpływ na otoczenie oraz życie ludzi i zwierząt. Zorza polarna to jedno z najpiękniejszych zjawisk naturalnych na świecie. Kiedy zostaje ona uchwycona przez drona, obraz staje się jeszcze bardziej niezwykły, oferując perspektywę, która jest często niedostępna dla ludzkiego oka. Podwieszone boisko zawieszone między górami. To niezwykłe połączenie sportu i natury, umiejscowione wysoko nad doliną. Czołgi wjeżdżające na ląd po przeprawie przez wodę strzelają z armat. Jest to dość dramatyczny i intensywny obraz. Łączy także w sobie elementy o złożności wojny i jej konsekwencjach. Kitesurfing na zatoce to niezwykłe doświadczenie, które łączy siłę wiatru i wodne przygody w dynamicznym otoczeniu. Zatoka zapewnia do tego idealne warunki, oferując spokojniejszą część wody, a także otwarte morze. Wodospady stopniejących lodowców to jedno z najbardziej spektakularnych i jednocześnie niepokojących zjawisk, które można spotkać w surowych, górskich i arktycznych krajobrazach. Wędrowanie w lodowcach to niezwykła i fascynująca przygoda. Ta scena ukazuje piękno lodowców, ich majestat i surowość, a także wyzwania, jakie niosą ze sobą takie warunki. To interesujący przykład współczesnej architektury. Kawałek domu przecięty od dachu po fundamenty. Ciekawy efekt wizualny, choć raczej mało praktyczny. Małpa, która ze swojej ciekawości i inteligencji zasiada przy sterze drona. Łączy się w tym urok dzikiej natury z nowoczesną technologią. Takie drony stają się coraz bardziej popularne w dziedzinie technologii i transportu. Łączą w sobie cechy tradycyjnych dronów z nowoczesnymi systemami transportowymi. Pływanie po tak krystalicznej rzece to coś pięknego. Można zobaczyć dno, a także otaczającą przyrodę. Jest to nie tylko największe wysypisko śmieci na świecie, ale także jest to symbol globalnego kryzysu związanego z odpadami i zanieczyszczeniami. Wymaga to pilnych działań, aby chronić nasze oceany i ich mieszkańców. Wszyscy możemy wziąć udział w tej walce, ograniczając zużycie plastiku, uczestnicząc w akcjach sprzątania i wspierając inicjatywy ochrony środowiska.
Ta scena nie tylko przedstawia urok tych niesamowitych stworzeń, ale także zwraca uwagę na poważne problemy związane ze zmianami klimatycznymi i ich wpływem na dziką przyrodę. Incydent z niedźwiedziem, który wbiegł na trasę downhillową. Przypadkowe spotkanie ludzi i dzikich zwierząt może być inspirującą lekcją dla wszystkich, zarówno dla zawodników, jak i dla widzów. Oto uchwycony z drona widok wodospadu, który pokazuje jego piękno i potęgę z wysokości. To chwilowe zetknięcie z majestatem natury łączy w sobie elementy emocji, podziwu i pokory wobec tych potężnych stworzeń. Takie przeżycie zostaje w sercu na zawsze, inspirując do większej troski o naszą planetę. Scena lwa morskiego na desce surfingowej to piękny obrazek. Przypomina nam to o wspaniałości dzikiego świata i naszych interakcji z nimi. W tym miejscu zima króluje w pełni, a surowa natura ukazuje swoje najbardziej nieprzyjazne, a zarazem fascynujące oblicze. Odkrycie ludzkich szkieletów w kanionie przez drona to nie tylko szokująca wizja, ale także możliwość odkrywania tajemnic przeszłości. To doświadczenie łączy technologię z historią. Tego rodzaju wydarzenia mogą być inspiracją do dalszego badania i poszukiwania odpowiedzi na pytania, które mogą nigdy nie zostać w pełni rozwiązane. To nie tylko zabawny widok, ale także chwila pełna dynamiki i emocji. A więc na dzisiaj to już by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej podobnych treści, to jak zawsze dajcie o tym znać na dole w komentarzu, dajcie o tym znać łapeczką w górę oraz subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Ja z góry każdemu dziękuję, zapraszam Was na Instagrama, Facebooka, Snapchata, wszystko macie na dole w opisie filmu, także sprawdzajcie, obserwujcie, lajkujcie, piszcie oczywiście propozycje do następnych filmów. Może ma ktoś jakiś fajny, ciekawy temat, na który chciałby, abym nagrał film. Wszystko będę sprawdzał, ja Was zapraszam na poprzednie filmy, my się widzimy w kolejnych, także trzymajcie się, na razie, piona!